63 miliardy komarów lubi to. Dzień dobry moi drodzy. Witam na kolejnym solo szwendactwie. Po ostatnim razie, ostatnim filmiku, w którym, jak widzieliście, eksplorowałem sobie opuszczony kościół, po drodze trafiłem jeszcze na piękny pałacek. I pomimo tego, że nie udało mi się wtedy do niego wejść, no to rozbudziło to mój apetyt na tego typu miejsca. No i tym razem poszukałem sobie również w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli powiedzmy tak około max godzinki jazdy od domu. Czy nie ma czegoś takiego ciekawego, co można było zeksplorować? Znalazłem według opisu miejsce jest bardzo obiecujące. Jestem generalnie w szoku, bo ja byłem tutaj kilka razy w pobliżu tego i nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. Wracając do opisu. Opis miejsca w internecie. Fajny pałacyk, zadbany, ze sporą ilością sprzętów, niezniszczony. Oczywiście zakaz wstępu, bla 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 bla. Na terenie znajduje się kilka ciekawych budynków. Prawda? Za mną jeden z budynków, jakiś domek, to sobie zobaczymy na końcu. Z tej strony jakieś pomieszczenia techniczne, a przede mną pałacyk. Najpierw muszę się przedrzeć przez chaszcze. Mam nadzieję, że... O, tam jest jeszcze jeden budynek. Będzie ciekawie. Jak się przedrę przez chaszcze, to mam nadzieję, że nie będę wyglądał tak jak ostatnio, jakby mnie zaatakowały krytersy. To co, wbijamy do środka? Flaszeczki na pewno nie zostawił hrabia Struś. Czyli miejsce generalnie jest, powiedzmy, odwiedzane. Nie potrafię przynajmniej na razie powiedzieć wam zbyt dużo na temat tego miejsca ani jego historii, ale to poszukam. Postaram się przynajmniej poszukać czegoś w internecie i znaleźć. Natomiast tego typu obiekty zabierane po wojnie ich właścicielom przechodziły na rzecz Skarbu Państwa. Często były w nich szpitale, leśniczówki, przedszkola i inne tego typu rzeczy. Mamy wydawkę, więc tutaj była stołówka. Za ten posiłek i wszystkie dary Twojej dobroci chwalimy Ciebie Boże przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Sądząc po wystroju, jakichś rysunkach, może to było przedszkole, może to było jakiś dom dziecka.
mnóstwo śmieci, oczywiście standard w takich miejscach, ale pomieszczeń jak na pałacyk jest faktycznie bardzo dużo. A tu i takie ciekawostki. Ostały się fotele, kanapy, piec i kominek. Pewne artefakty na ścianach sugerują, że miejsce do 2000 roku co najmniej było czynne. Ewa i Jerzy, Poznań. Agnieszka i Mirosław, Szczecin. Małgorzata i Krzysztof, Kraków. Bogusława i Jan, Koszalin. Rok 2000, turnus trzeci. Coraz bardziej mnie ciekawi w takim razie, co tutaj się odbywało takiego. Turnusy rehabilitacyjne, czy co? Czy katolickie? Z racji witraży na oknach i o czymś takim można by było pomyśleć. To będzie ciekawostka. Tam trzeba wejść. Schody jak najbardziej zachęcają oczywiście do wejścia. Spróbujemy. Tu pewnie mieszka Harry Potter pod schodami. A na tych drzwiach? Na tych drzwiach nieśli francuskiego żołnierza. W książce Szatan z siódmej klasy. To nawet faktycznie w nie najgorszym stanie jeszcze. Toaleta damska. Kaplica. Piwnica. Silentium. Zobaczmy w takim razie, co to. Pokoje, kolejne krzesła, nawet monitor od komputera i kolejny piękny kredensik.
Kaczka szpitalna. Resztki płytek. W każdym pomieszczeniu mnóstwo tapczanów. Część z nich nawet w nie najgorszym stanie, ale takie każdy z innej parafii. Jakaś zbieranina taka. Kolejna konkretna, prawdziwa drewniana szafa. To się radosna twórczość. Wejście na stryszek. Zabawki jak z Czernobyla. Kalendarz z roku 2003, czyli już wiemy, że to nie 2000 rok, tylko co najmniej 2003, kiedy coś się tutaj działo. Dobrze, ptaszki, nie będę wam przeszkadzał. Płynna pasta do podłóg. I kolejny kibel. Samym dachem. Od razu czuć, że strasznie gorąco tutaj. No i na dworze dzisiaj jest mega gorąco. Ale nawet tutaj były tapczane i nawet tutaj były jakieś pokoje. Takie typowo strychowe. Papierosy mas. Sam kiedyś takie paliwa. Z tym, że chodziłem do szkoły jeszcze wtedy. Czyli już jakiś ogólny pogląd na to, co to było, mamy. Mamy nawet wyjście na piękny taras. Tu mamy taki łącznik pomiędzy dwoma skrzydłami budynku. Ale czemu on miał służyć? Czy żeby to miał być mini balkon? No bo można wejść tylko z jednej strony, a z drugiej strony wejścia nie ma. Niech będzie, że był to balkon. Idziemy dalej po przewycieczki. Schodzimy teraz drugą klatką schodową. Aha, czyli jesteśmy w kuchni od drugiej strony. Wtedy byliśmy przy okienku. Ja w kubku z tygrysem poproszę. Pamiętam takie uchwyty w szafkach w domu. Dawno, dawno, dawno temu. Przysposobimy sobie w takim razie przegląd prasy. Głos Wielkopolski. 23 czerwca. Czwartek. 2005 rok. Czyli znów przesunęliśmy się o kolejne 2 lata funkcjonowania. Śmieci, mopy, talerze, resztki monitorów, zabawki,
Dobrze, zrobiliśmy kółeczko, to już widzieliśmy. Szczerze powiem, taki kredensik to na bajzelku jeszcze by się sprzedało. Udało się te chaszcze obejść od drugiej strony. Śmieci to tu nie brakuje, jak widzicie. No ale dobra, wbijamy. Wszystko dobrze, tylko po co tych komarów tutaj tyle? Kolejny piec. Kolejne tapczany. Wejście na strych. Kolejny kibelek. Spiżarka. Bo po drugiej stronie kuchnia. Dobrze jest, Stefan, muruj, już nikt z tego nie będzie strzelał. Lodówka marki Linde. Sprzętu na takie wyjścia to mam tyle, żebym mógł ubrać całą armię i wyposażyć w sprzęt. A wybrałem się dzisiaj jak taki Janusz. Z torebeczką na brzuchu. Bez połowy potrzebnego ekwipunku. Mapy geodezyjne tego miejsca. Kolejny piecyk. Kierujemy się na budyneczek mieszkalny. To sobie przyjdziemy do tego ostatniego. Milion pokoi. Mnóstwo tapczanów. Ale numerowane pokoje. Szpitalne lampy. Toalety na korytarzu. I prysznic. Myślałem, że to jest większe trochę. Chyba, że jest od drugiej strony jeszcze jakieś wejście i też jest taki korytarz. Gdzieś muszą być przecież jeszcze schody do góry. Dokładnie, mamy wejście z drugiej strony budynku. O, płetwy nawet są. Klimat świąteczny był. No tutaj jakby troszeczkę lepiej to wygląda. Cóż to za notatki? Szkolne. Świeczki, które się ostały. Niewyrwane gniazdko. Boazeria na bogato. Nierozszabrowany zbiornik jeszcze.
stopnia. Kolejna. Jeszcze się ozdoby zostały. U mojej babci takie rzeczy wisiały, pamiętam. Podobne. Uszkodzony uchwyt na telefon. Puszka po kadium. Ktoś był koneserem wojaka. Znowu ptaszyska latają. Jaskółki opanowały to wszystko tutaj. Kolejna tapczanowa graciarnia. I kolejna. Ja tu widzę klosz do lampy. I to nie jednej. Czyżby była jakaś dziupla? Co to może być? Nie wiem. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu. A to ostatnie pomieszczenie, będące pomieszczeniem technicznym, bo raczej tym, co z niego zostało. Postument, na którym stał prawdopodobnie jakiś transformator. Podobnie tutaj, może jakieś agregaty, przetwornica. No, nie ostało się nic. Oprócz oczywiście kilku tapczanów i jakieś śmieci. Jasieńca. Resztki instalacji. No tutaj jeden wielki syf. Plan na dzisiaj wykonany. Miejsce, które sobie upatrzyłem i znalazłem, jest złożone. Jestem pod wrażeniem, a jednocześnie jestem bardzo zdziwiony, że nie znalazłem tego miejsca wcześniej, pomimo tego, że bywałem tutaj niedaleko, wręcz bardzo blisko. W zasadzie to za płotem z tą działką. Także tym bardziej jest mi wstyd. Ale byłem, zwiedziłem, zeksplorowałem. Miejsce jest odhaczone. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę. I zasubskrybujcie kanał. I nie jest to żebranie, tylko prośba. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym filmiku. 63 miliardy komarów lubi to.